Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy widzowie, dzisiaj nietypowy filmik, dlatego że w związku z meczem o Mistrzostwo Świata w szachach między Magnusem Carlsenem a Janem Niepomniaczim postanowiłem zrobić test dwóch botów. Mianowicie Jan Niepomniaczy będzie grał kolorem czarnym, już po jednym ruchu tutaj zostało wykonane z Fabiano Caruaną, też botem. I będę wykonywał dosłownie taki sam ruch, jaki wykona tutaj Niepomniaczy. Caruana zagrał D4, tutaj zwróćmy uwagę, że jest mój nick, ale to będzie no Caruana, trzeba sobie to po prostu wyobrazić, będę tylko przeglądarce to zmieniał. W tym momencie odpowiemy D5, tak jak Niepomniaczy. C4 gra Caruana, dobra, gramy C4. Zobaczymy, jak tutaj się zachowa pretendent do mistrza świata, czyli wymienny gambit hetmański. No dobrze, tutaj wybijamy tak samo. Przypominam, że na dole gra Niepomniaczy cały czas. E4 zagrywa Caruana. No dobra, tak można oczywiście grać. Jak to się fajnie komentuje, jak nie trzeba samemu myśleć. Tutaj posunięcie E5. No dobrze. Posunięcie E5. Taki ruch istnieje. Więc tutaj zagramy E5. To jest teoretyczne zagranie, żeby próbować szarpnąć centrum. Skoczek F3 również. Prawdopodobnie jak będzie wybicie, to będzie wybicie gońcem. No więc skoczek na F3. Zgoda. Posunięcie B5. Wow. No, muszę przyznać, że nieźle. Ja się pomyliłem na początku. Nie, nie. Niepomniaczy gra tutaj czarnymi, a na dole jest Caruana. Caruana gra białymi tutaj. B5. Ok. Niepomniaczy jest tutaj czarnymi. Niepomniaczy w każdym razie czarnymi, Caruana białymi. Dobra. Po B5 jest bicie na E5 skoczkiem. Zgoda. Co odpowiedział czarny? Goniec dał szacha na B4 tutaj. No to ciekawe, ciekawe. No to jedziemy. Widzicie, jak ja bym grał to czarnymi sam, to ciężko by było. Goniec D2, no więc od szacha zasłonić się trzeba. Hetman D4. W ogóle to, co tu się dzieje? To wiecie, walka botów, niesamowite. Hetman na D4. Ja to w ogóle już bym dawno poległ w obliczeniach. I to już po 6 ruchach się dzieje taka zadyma. Goniec zbija. Ok, tu prawdopodobnie się nieco wyrówna. No, hetman pewnie zbije skoczka. Zgoda. Hetman zbija skoczka. I co dalej? Goniec na C3. Powiem szczerze, pozycja białych mi się podoba, ale no właśnie. Kolejne piony zostają zbite. Nieźle. Co tu się wyrabia w tej partii? Hetman zbija na E4. Czemu oni tak szybko grają? Hetman E2, hetman E2, no dobra, hetman E2, trzeba zagrać i co, będzie wymiana i dwa pionki więcej po stronie czarnych? Skoczek F6, masakra, słuchajcie, kompletnie widać totalnie, że to nie grają ludzie. Skoczek F6 zagrywamy w takim razie, jaka będzie odpowiedź? Skoczek D2, wymuszenie, Caruana wymusza bicie, jak to zwykle u niego bywa. Figury grać muszą. Hetman wybił. No, goniec wybija, prawda? Tak jest, goniec wybija, więc tutaj też wybijam gońcem. Ok. Niepomniaczy zrobił roszadę, więc tutaj zrobimy tą roszadę. Co zrobi Caruana? A4, od razu atak. W ogóle oni nie myślą, nie? Masakra. No dobra, A4. Czegoś tam się można oczywiście też nauczyć. Podważamy tutaj pionka. Ale jaka agresywna gra, totalnie. No tutaj już bym wybił się białymi, tak bardzo cieszył. Wieża E8. Tu prawdopodobnie będzie coś związanego ze związaniami. Może goniec na G4, może goniec B7. Sprawdźmy, co tu będzie się działo. Wieża E8. Czyli widzimy, arcymistrzowie, nawet jeśli są botami, to grają mega agresywnie. Wybicie. Cóż na to czarne poczną. Tutaj bot Niepomniaczego ma 2800, a bot Caruany 2840 nieco lepiej jest postrzegany. Większa, niby troszeczkę większa siła. Goniec na D7. Ok, goniec D7. Idziemy na pionka. Skoczek na C4. Zgoda. Skoczek zbija na C4. Goniec B7. Nieźle to sobie wykombinowali. Jest tak naprawdę tylko jeden pionek więcej po stronie czarnych. Skoczek E3. W stylu Caruany, ale tutaj będzie wymiana i skoczek D5, mi się wydaje. No zobaczymy, czy pretendent będzie miał tutaj, no tak, wybicie. Dla formalności oczywiście wybije, no król zbija, to chyba niespodzianek nie będzie, tak jest. Wymiana, wymiana. I co czarne? Czarne na to pewnie skoczek D7. Ok, skoczek wychodzi na D7. Wieża z H na D1. No jakby grali buleta. Wieża z H na D1.
Okej. Skoczek C5. Nie pomniałaś, jest bardzo sprytnym zawodnikiem. Oczywiście cały czas powtarzam, że to grają ludzie. Skoczek C5. Ale widać, ja wyczuwam tutaj w grze bota jego właśnie taką aparycję szachową, że tak się wyrażę. Takie jego, właśnie jego granie. F3, dobra, F3, bo zamulam. Posunięcie F3. Posunięcie A5. Co? A5? O co chodzi? Przecież tutaj goniec zbija. Nie, goniec nie może, bo widełki. Ale wieża zbija. Wieża zbija, goniec zbija. I co on tutaj widzi? Tutaj coś, jakieś tutaj typu związania. Chcesz? Po co w ogóle A5? Nie kumam. No sprawdzimy. Sprawdzimy, co po A5. Król F2. Czyli coś musiało działać na tym związaniu. No sprawdzimy po partii. Król zagrał na F2. Zgoda. 19 ruchów już za nami. A4. No ten ruch mi się podoba. Ładnie tutaj tego pionka kontroluje. No z pionek więcej u czarnych. To znaczy Caruana coś tutaj nie pograł. Tak jak należy. Mi się tak. Mi się wydaje. G4. Skoczek D5. Chce zająć dobre miejsce i spróbować na C7 coś łupnąć. Czyli poszło zagranie G4. Okej. Skoczek D7. Od razu. Czy będzie skoczek D5? Tak, będzie skoczek D5. Od razu sobie zgadnę ruchy. No i tutaj co? Jakaś wieża A7 chyba. Ha, słuchajcie, z tym jak bot. Przewidźmy teraz, spróbujmy przewidzieć, co będzie po zagraniu wieża na A7. Bo wieża na A7... Kompletnie nie wiem co. Jakiś sztuczny ruch zrobimy. H4. Strzelam. Król G3. Okej. Czy też król odchodzi tutaj z wszelakich związań. Skoczek na E6. Skoczek na E6. Kompletnie nie wiem, co po tym ruchu, bo skoczek E6 może jakieś zagranie typu F4 nastąpić. A jednak nie. Wieża na E1. Widzicie, takie suche ruchy botów. Znaczy, w ogóle nie wiem, czy to się remisem nie zakończy przypadkiem. Wieża E1, ok. Skoczek B6. Skoczek na B6. Czy to będzie wymiana? Czy w ogóle czarne mają szansę wygrać? Jak będzie wymiana, to raczej tak. Skoczek B6, ok. Pozycja czarnych nabiera rumieńców. Aha, bo tutaj jest wieża niebroniona, więc to jest wykorzystanie tutaj też tego związania w ten sposób. Skoczek F4, no przestawiamy, hop. Ale dobry jestem, nie? Słuchajcie, ale jestem dobry w te szachy. Żeby człowiek tak grał chociaż w 10% tu, co oni myślą. C5, dobra, posunięcie C5, lecimy. Wieża E4. Caruana to tak umie tymi figurami pograć, że nie wiadomo, co się na szachownicy zaczyna dziać. Wieża E4, wieża D7. W porządku, skoczek broni pionka, zdwojenie wieżyczek, proszę bardzo. I wieża D6. Maksymalna obrona skoczka, okej. To jest mocny nacisk. H4, ten ruch prędzej czy później musiał nastąpić. Maksymalnie wykorzystuje każdego pionka tutaj Caruana. H6. Ok, H6 lecimy. H5 ze strony białych. Dobrze. Proponuję remis. Nie zgadzasz się? Król H7, ok. Bierze E3, ale szybko grają. Ciekawe, ile tak ruchów nastukają chłopaki. Czy czarne coś tutaj przełamią? Król G8. No dobra, czuję, że jakiś remis jest, jak już król sobie tak tańczy. Ha! Zobaczcie, co się dzieje. Silniki się w pełni zgadzają. Król H7. A, jednak Caruana próbuje, a jednak chce zyskać na rankingu trochę. No dobra, wieża C1. Sprawdźmy, czy zaraz nie będzie znowu powtórek. O, król G8, nie pomniaci, niczyja? Niczyja czy niczyja? Goniec A7. A5 z atakiem. Ja tu chcę wygrać z tobą, nie. Nepo, nepo, skoczek D7. Ale szybko grają, przynajmniej nie jest nudno, nie trzeba długo czekać. Wymiana. Aha, tu wymiana jednego pionka i zaraz podpiszą. Wymiana, pewnie wieża zbije. Okej, dla formalności to zrobimy. I wieża zbije na A4, tak jest. Czyli jeszcze będą próby, ale to już jest remisówka, moi drodzy. Wieża na E2. Wieża D1, zgoda. Skoczek F8. Wieża D2 i prawdopodobnie wymiany się będą szykowały. Jednak nie, wieża odchodzi na E3.
jakąś opcją związania jeszcze. Fajnie skoczkiem by było tutaj przejść na e6, na g5. Lecz jest król f2. Nepo tutaj skoczkiem na h7 manewruje. A, tu już się jedna wieża wymieni. Ok. Wieża na d8. Szach nastąpił. Król g3. Król f1. Tu w ogóle kolejny pionek. Ale to zaraz pewnie się wszystko powymienia, znając życie. Już mamy zaraz 40 ruch. Skoczek na g5, czyli aktywność figury przede wszystkim. No tutaj dla formalności oczywiście wieża wybije. Tak jest. I król f2. No dobry jestem w tej grze z botem, słuchajcie. Wieża a8, związanie na maksa, pewnie b3, wieża a3, jeszcze dokładniejsze, tak, bo pionek pilnuje, odejście końca zawsze może być poprzez ruch b4, zgoda, wieża e8, no i co, i panowie tak mogą ze 100 ruchów zrobić, albo i więcej, goniec na c3, szacha widział, szacha dał, interesting, proszę bardzo, król g3, i skoczek powrót na g5, b4, no to ok, tutaj będą robić wymiany panowie, no i wymiana, prawda, w ramach formalności. Można przeciwnikowi zaproponować remis, wieża e2, goniec c5, ok. No, nikt tu nie może wygrać tej pozycji. Wieża b2. Goniec e3. Ciekawy jestem, czy tu się wymienią jeszcze wieże. Wieża b5. Proszę bardzo. Już mamy 50 ruch. Wieża na c3. f5. Ach, gryzie nepo do końca. Wykorzystuje wszystkie swoje piony. No tak grają boty. Bicie? No, proszę bardzo. Ja bym takiego ruchu chyba nie zrobił. Wieża zbiła, ok. Król g4, raczej obowiązkowo. Tak. Wieża b5 wróciła, ok. No to tutaj co? Czy czarne w ogóle coś tu mogą zrobić jeszcze? Bo wydaje mi się, że... Zaraz, wieża ruszyła na a3, ok. Wieża na a3. Skoczek c7, zobaczmy plany tutaj silnikowe. f4. Wieża d5, czyli stanie w miejscu. Stójka tak zwana. Goniec c1. No raczej silniki grają bez błędów oczywiście. Wieża b5. No to chyba tutaj siłą woli ogłoszę remis, bo nie widać co i jak. Wieża a2. Jeszcze raz się upewnię. Tak. Skoczek d5. Gdzieś tam idzie na f6 prawdopodobnie. Goniec b2, pilnujemy gońcem b2, tutaj pola f6. A mimo wszystko zagrał na f6, więc raczej nastąpił wymiany. Tak jest. Wymiana dla formalności oczywiście. No i szach. Król f7. No prosta wieżówka remisowa. Król e8. Nepo się nie boi takich zagrań? A, ciekawe. Żeby szybciej zremisować, pewnie król f8. Nasze król f8 działa dobrze. Wow, f5. f5 szach i wieża tutaj będzie bronić pionka. Król f3. Szach nastąpił najpierw. Jeden szach. Bardzo dokładny zresztą, bo odpycha króla jeszcze na ostatnią linię. Znaczy przedostatnią, ale od centrum uwagi. A, tędy. A szuka tutaj maszyna, czyli uproszczeń szuka. Będzie bicie, będzie król F7 prawdopodobnie. Do gołych króli. Król F7, tak jest. Król F7, proszę bardzo. No i król G2, ok. I pewnie tutaj będzie tańczyła wieża w kółko. Tak jest. 65 ruch, król G3.
Wieża H1. Nepo proponuje remis. Król F3. Wieża H3. Król F2. Wieża H4. Zaraz będzie powtórzenie posunięć. Powtórzenie ruchów. Król E3. Białe mają piona więcej. No, to nic nie daje. Wieża H2. Czyli widzimy też tutaj z tej strony, patrząc na, tak, na grę botów, obronę taką aktywną. To też jest istotne. Król D4. No i tutaj może być gorąco. A wieża E2 nie pozwala królowi. I grozi jeszcze wieża E4 ze zdjęciem pionka. Król E4. Król D5. Król D5, przepraszam. Wieża E4. Zgoda. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. I wieża na B6. Wieża na B6. Czy pionek będzie zdjęty? Nie. Król G7. Ten pionek nie znika. Ten pionek widać jeszcze nie znika. Zobaczcie. Zagrywam tutaj. Tego pionka cały czas jestem w stanie wziąć. No szach, ok. Król H7 pewnie. Tak jest. No i wieża C6. I pewnie już remisik trzeba będzie podpisać po wybiciu. Tak, kolejne pionki zostały zdjęte. Król D4. Wieża H4. Ok. No i remis, co? Król F5. Wieża zbiła. No i silniki będą grać do końca, no ale tutaj to już jest remisik oczywiście. Zobaczymy, jak one będą chciały zremisować, czy w ogóle będą chciały. Król E4. No szach, ok. Kto da więcej szachów, ten wygrywa. Król F5. Kolejny szach. Chcę dać mata. Zobaczcie, król chce dać mata. Ja wiem, że to może już traci trochę sensu, te posunięcia. Król H6. No i tu grozi mat, moi drodzy. Wieża dała tutaj opcję, znaczy zagrała na C1 i jest opcja na król H5. No dobra. Tutaj mimo wszystko jestem sędzią w tej partii, proponuję remis. No, skończymy na tym etapie, bo silniki będą pewnie grać jeszcze 50 ruchów, bez sensu. No w każdym razie, remis, Caruana kontra Nepomniachtchi, to oczywiście były boty. No cóż, moi drodzy, dzięki serdeczne za uwagę i zobaczymy, jak się potoczą losy mistrzostw świata Carlsen kontra Nepomniachtchi. Pozdrawiam serdecznie, cześć.